W mroku dziejów wyłania się państwo Polan. W X wieku książę Mieszko I za sprawą chrztu wprowadza Polskę w świat kultury zachodniej Europy. Pieśń chorałowa towarzyszyła w średniowieczu najważniejszym wydarzeniom. Za panowania Piastów, a później Jagiellonów, rycerstwo polskie zanosiło modły do Bożej Rodzicielki. Już ostatni ze średniowiecznych piastów, król Kazimierz, słusznie nazwany przez potomnych Wielkim, przyczynił się do rozkwitu królestwa. Jego dzieło kontynuowali władcy z dynastii Jagiellonów. To z tamtego okresu pochodzi pierwszy oficjalny polski hymn Gaude Mater Polonia. Raduj się, Matko Polsko!